Dzień dobry. Cześć, Adasiu. Szukamy pana Kleksa. To ja. Adasiu, kim jest ten pan? To pan Kleks, tyle że no... To... Już nie pan Kleks, tylko... Ten, no... Jestem Franek Kimono. Ukrywałem się... Jako pan Kleks. W sumie... Oczy, nos, głos i wzrost się zgadzają. No to takie pytanie dla pewności. Jak się pan ukrywał? Jakie nosił pan imię, panie Kleks? Ambroży. No to sprawdzone. To jest on. Panie Kleks, potrzebny nam jest uran. Zwracajcie się do mnie, Franek. Nawet bez pan. Dobra, Franek. Umiesz zrobić uran? Jasna sprawa. Potrzebuję tylko libijskiego srebra, miedzi, radu, urdestu, kobaltu, węgla i wódki. Spokojnie. Można to kupić w spożywczaku naprzeciwko. Powiedzcie, że przysyła was pan Kleks. Gotowe. Świetnie. Dawajcie wódę. Po dobrej wódzie lepszy jestem w dżudzie. No nareszcie. Jestem gotowy do robienia uranu. Dzień dobry, wasza faraonicowość. Przeniosłem informacje. I od razu teorie. Myślę, że to gra, w której się nie odradzasz. Co potwierdza śmierć i brak powrotu jednego z pańskich sługów. A więc pozbawiasz mnie żołnierzy, ty głupi tłustodupcu. Ty idioto. Był u mnie Ozorys. Powiedział mi tamto i sramto i nie jesteśmy w grze. Zapłacisz mi za tamtego wojownika 20 złotych. Ale, panie... Koniec dyskusji. Kara musi być sprawiedliwa i surowa. Ozorys powiedział, że to wszystko, co związane z inteligentnymi cywilizacjami, zostało zmieszane i przeniesione blisko siebie. Inne rzeczywistości i czasy także. A więc to dlatego wokoło jest tak dziwno. A więc, co zamierzasz, wasza potężność? Podbić resztę planety. I kosmos. Ale bez przemocy ani wprowadzenia głupot w prawo. Chcę po prostu zaznaczyć, że wszystko powinno należeć do wielkiego faraona. A tak to niech sobie rządzą takimi państewkami tacy niżej położeni. No na przykład, sołtysi. Łukasz, szykuj wojsko. Proszę, należy się 30 złotych. A tak w ogóle, to po co wam ten uran? 30, proszę. Uranu potrzebujemy do machiny czasu. Chcemy odkręcić Tojową. Błażej tankuj samochód. Uranem. Do widzenia, Franek.